Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Szetek 6 i witam was dzisiaj w pierwszym odcinku naszej nowej serii z gry Car Mechanic Simulator 2015. Postanowiłem nagrać tę grę, ponieważ zauważyłem, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze przyjmują się u nas ogólnie mechaniki, jakiekolwiek, symulatory bardziej właściwie. Ostatnio właśnie Cytrus zaczął nagrywać symulator napraw maszyn rolniczych od tego samego wydawcy, więc wydaje mi się, że równie ciekawie będzie, bo naprawdę seria Cytrusa bardzo dobrze się przyjęła, no a wiadomo, nasz kanał jednak z symulatorów słynie. Czy to Eurotrack, czy to przede wszystkim Farming Simulator, naprawdę nasz kanał tymi grami żyje. Więc oczywiście nazywamy swój profil Światek 6. A i taka dodatkowa informacja jeszcze zanim zaczniemy, że gra jest sponsorowana, dostałem ją od cdp.pl i mam dla was do rozdania również trzy kody, więc w którymś z odcinków, niekoniecznie pierwszym, niekoniecznie drugim, a na przykład dopiero piątym, będzie pierwszy kod, jeszcze do mnie piszą SMS-y. No i co, zaczynajmy, tak jak mówię, możecie zgarnąć również tą grę za darmo, całkowicie, gra jest sponsorowana przez cdp.pl, no i co, zaczynajmy, wchodzimy w nową grę i zaczynamy naszą przygodę z mechanikiem. Tak, będę się od czasu do czasu patrzył tutaj poza monitor, bo Gabi obok mnie siedzi i komentuje czasami, więc po prostu będę na nią od czasu do czasu zerkał, jakby ktoś się pytał, dlaczego zerkam poza monitor. Dobra, zaczynajmy. Witaj w Car Mechanic Simulator 2015. W krótkim samouczku omówimy podstawowe mechaniki gry, tak abyś mógł sobie poradzić z pierwszymi zleceniami klientów. Okej, więc pierwszy klient. No właśnie słyszałem. To jest twój nowy klient. Okej, podejdź do biurka i kliknij w telefon, aby sprawdzić, czego on od ciebie potrzebuje. Okej, telefon. Możesz przeglądać wszystkie oczekujące zlecenia. O Boże, czekajcie chwilę. Okej, jestem już z powrotem, oczywiście Cytrus dzwonił, więc dobra, mamy pierwsze zlecenie, Rino Piccolo, trochę Fiata przypomina, ale dobra, typ zlecenia, opis zlecenia, brakuje mi mocy, lista części, przyjmij, aha, lista części, możemy kliknąć? Nie ma. Dobra, w każdym razie musimy przyjąć oczywiście zlecenie, Rino Piccolo i zobaczmy, co będziemy mieli do roboty przy tym aucie. Brakuje mi mocy, co może być rozwiązaniem twojego problemu? No mówię, to jak Fiat wygląda, no ale dobra, na pewno coś w silniku, bo innej opcji nie ma. W tym miejscu możesz sprawdzić szczegóły swojego zlecenia, jeśli czujesz, że nie dasz rady, w każdej chwili możesz zakończyć zadanie. Zostaniesz zwrot kosztów prac, które już wykonałeś, ale ominiecie premię za zakończenie zlecenia. Z czasem zadania będą stawały się coraz trudniejsze i sam będziesz musiał szukać zepsutych części. W pierwszych zleceniach lista ta jest przedstawiona przez klienta. Warto zwrócić uwagę też na pasek minimalnego stanu części po lewej stronie. Informuje cię on, o jakim minimalnym stanie części mogą być wykorzystane do naprawy. Ok. Cewka zapłonowa. Ho, ho, ho. Cewka zapłonowa. Dobra. Zapłonowa. Cewka zapłonowa. Ściąganie części. Dobra. To jest bardziej prawdopodobnie tak jak w poprzedniej wersji, alternator, blok silnika, cewka, tak, dobrze mówię, cewka? Tak, cewka zapłonowa, gdzie może być cewka zapłonowa? Pompa, tu jest pompa, tu jest akumulator, cewka zapłonowa, przy rozruszniku coś może być? Obstawiam, był coś właśnie w blok silnika cały. Cewka zapłonowa, blok silnika. Tu byśmy musieli ściągnąć, to byśmy chcieli, musieli to ściągnąć najpierw. Tu jest blok silnika, filtr oleju. Skrzynia biegów na pewno nie. Korektor wydechowy. Rozrządu. Mamy cewkę zapłonową. No dobra, obstawiam, że będzie trzeba tutaj, czekajcie, przepustnica, korektor dopustowy. Obstawiam, że będzie tutaj coś z silnikiem związanego w głębi, więc postaram się tutaj coś wykombinować. No a jak nie znajdziemy, to po prostu ze zlecenia zrezygnujemy i będziemy próbowali rozwiązać coś innego. Wałek rozrządu, osłona rozrządu, świece zapłonowe, listwa wtryskowa.
A dobra, najpierw musimy tutaj przepustnicę, później kolektor dolotowy. O Boże, ile śrubków. Telefony dzwonią niczym szalone. Dopiero co otworzyłem swój warsztat, a już dzwonią i chcą, pragną. Widzą reklamę Citrusen C6, no to lgną do naszego warsztatu. Ale dobra, czekajcie, wałek. Żeby wałek, to czego z tego co pamiętam, musiałem tutaj najpierw pościągać paski. Czekajcie. Najpierw było trzeba ściągnąć ten pasek pinowy, później ten pasek, nie. Aha, dobra, najpierw napinacz, później pasek pinowy, później było można pompę ściągnąć. Dobra. Później można ściągnąć koło masowe. I teraz, jeszcze rolka prowadząca. I teraz osłonę rozrządu możemy ściągnąć. Dobra. I tu mamy wał korbowy, pompa wspomagania, blok silnika cały. Dobra, najpierw musimy ściągnąć pasek. Dobra. Koło zębate, wałek rozrządu. Okej. Osłonkę najpierw. Jeszcze. Teraz musimy korę. O Boże, tu jeszcze więcej śrubek. No normalnie masakra, czasami będzie zakręcanie tych części. I szczerze mówiąc, wolałbym robić coś przy zawieszeniu, aniżeli przy silniku, bo przy silniku jest naprawdę przesrana sprawa. Tym bardziej, że się nie znam i naprawdę nie wiem, gdzie jest większość rzeczy. Dobra, świecę musimy powyciągać. Świeca. Tu jeszcze. No dobra, próbujmy. Jeśli rozkręcimy cały silnik i po prostu nic nie znajdziemy, jak gdyby, no to trudno. No, ja naprawdę nie jestem znawcą. Blok silnika, pompa wspomagania. Najpierw musi odejść. Dobra, czekajcie. Najpierw alternator, z tego co widzę. Jeszcze trzeba. I teraz... Najpierw powinniśmy ściągnąć tłoki. A żeby pościągać tłoki, musimy od spodu miskę olejową. A żeby miskę... Dostęp do miski jest tylko i wyłącznie pewno od spodu, więc trzeba przesunąć samochód. Organizacja miejsca, lewy podnośnik. I idziemy na lewy podnośnik i podnosimy do góry. Musimy ściągnąć teraz miskę olejową, więc trzeba go na pewno podnieść do góry. Dobra, nie zawieszenie, miska olejowa, dokładnie. Dobra, miska olejowa schodzi, miska olejowa schodzi, miska olejowa schodzi i schodzi. Wał korbowy, tłok z korbowodem. Okej, teraz musimy znowu go opuścić, z tego co mi się wydaje. I zobaczmy. Silnik. Wał korbowodowy. Wał. Dostęp od spodu auta na podnośniku. Okej, czyli teraz znowu musimy go podnieść. Dobra, kombinujmy, bo to nie jest takie łatwe. Dobra. Nie sądzę, żebyśmy tutaj znaleźli to, co chcemy, no ale dobra. Spróbujmy. Tu mamy to, tu mamy wał korbowy, ale musimy jeszcze podporę łożyska. Kolejną, chyba, bo tu były chyba 3 sztuki. I co tu jeszcze musimy ściągnąć, żeby... Okej, a to żeby ściągnąć, to jeszcze coś trzeba zdemontować. Czekajcie. W ogóle, co my tu mieliśmy? Jeszcze raz. O! Cewka zapłonowa. Silnik. Dostęp od spodu na auta, na podnośnikach. No dobra, ale... Żeby to ściągnąć...
Bo ja nie mogę tego ściągnąć. Filtr paliwa, pompa ABS, moduł ABS. Hamulcowe. O Boże. Powiem wam, że jestem strasznie zaskoczony. Dobra, czekajcie. Przestawimy auto jeszcze na środek. Otwórzmy drzwi i zobaczmy. Karoseria. Nie układ wydechowy. Po środku. Otwórz magazyn części. O, pokaż. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. 10 minut się męczyliśmy. Kolektor wydechowy. Aha, czyli musimy je złożyć z powrotem, żeby po prostu... zakładanie części, dobra, mniejsza. Musimy wszystko pozakładać z powrotem i oddamy to auto, bo naprawdę ja nie mam pojęcia, gdzie tu może cokolwiek być. Ewentualnie jeszcze... No nie wiem, nie sądzę. Naprawdę się na tym nie znam i musimy z tego zrezygnować. Niestety, musimy z tego zlecenia zrezygnować. Pompa wspomagania. Ok, czekajcie, od góry sobie weźmiemy. Dobra, to i jeszcze jeden tłok. Następnie możemy oczywiście głowicę dać na wierzch. Na wierzchu głowicy trzeba oczywiście przykręcić. Więc pokazałem budowę całego silnika w Piccolo, a tak naprawdę nic nie zrobiłem, ale no trudno, naprawdę nie jestem mechanikiem i nie będę mógł każdej naprawy wykonać. Mam nadzieję, że z czasem mi pomożecie i będziecie mi tłumaczyli. Nie, wiadomo, hejty i tak się na pewno pojawią w komentarzach, ale no musicie mnie zrozumieć. Ja mechanikiem nie jestem, a logistykiem, więc no mam prawo się na tym nie znać, tak? Z czasem na pewno będę i tak musiał się poduczyć, ale na razie jak gdyby nie za bardzo jest to mi potrzebne. Dobra, koło zębate, pasek rozrządu, osłona i składamy i oddajemy do... Oddaję już stanie takim jak dostaliśmy, bo naprawdę nie mam pojęcia, jak ja tutaj mogę to naprawić. Dobra, rolkę prowadzącą też trzeba nakręcić, pompę wody nakręcić, pasek klinowy, napinacz paska, kolejny pasek klinowy, alternator, coś tam nie trzeba, pokrywa głowicy, ok, nakręcamy dalej po raz kolejny i oddajemy auto, bo naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ja mógłbym to wszystko znaleźć. Dobra, czekajcie, świece. Kolejna świeca i kolejna świeca i na wierzch cewki jeszcze. Okej, okay. Cewka zapłonowa. Holy shit! Jaki ja jestem głupi! Cewka zapłonowa na samym wierzchu silnika. Ja rozkręciłem cały silnik. Jaki ja jestem mądry, Boże, cewka. Jestem tak głupi, cewka zapłonowa, zastosuj, Boże. A ja już chciałem go oddawać, tak prostej naprawy nie mogłem zrobić, no. Holy shit. A, to jest demontaż, a ja chcę montaż, dobra. To jeszcze raz, to, i cewka zapłonowa, 100%, i pokaż zlecenie i zakończ zlecenie. A to nie jest przepustnica. Jeszcze przepustnicy brakuje gdzieś coś tutaj? Cewka. Aha, tutaj, dobra.
dwójeczka oczywiście. Listwa wpryskowa, korektor. Tu trzeba było dokręcać korektor. Jak ja jestem mądry, że ja tego nie przeczytam, ja muszę naprawdę czytać każdą jedną część, którą demontuję, bo inaczej się nie nauczę i będę robił takie gafy, jak zrobiłem właśnie teraz. I przepustnica oczywiście na sam koniec. No! I dobra. I powinno być ok. O! Zakończ zlecenie. A, miska, o Boże, jeszcze miska olejowa. Przesuń samochód na lewy podnośnik. Do góry podnoś. Jeszcze trzeba miseczkę założyć, którą również odkręciliśmy. Dwójeczka. Ok, filtr. O Boże, tu jeszcze podpory łożyskowe. Też demontowaliśmy to wszystko. Normalnie masakra. Masakra, jaki ja jestem głupi. Że ja nie przeczytałem, że to były te cewki zapłonowe. To normalnie jest karygodne, ale no dobra. Trudno, była pierwsza naprawa, więc tak jak Wicytrus się męczył na początku z wyważaniem, tak ja się męczyłem po prostu ze znalezieniem cewki zapłonowej. Okej, okay, niech się jeszcze opuści auto na dół. I mam nadzieję, że możemy już auto oddawać właścicielowi. W silniku nie ma oleju. Ok, to musimy jeszcze olej dolać. Korek oleju i nie wiem ile. Mogę jakoś sprawdzić ile? Ile mamy? Czekajcie, bo tutaj był miernik. Mamy bagnet. Poziom oleju, wiadomo, pomiędzy minimum i maksimum, to możemy jeszcze spokojnie troszkę dodać. Dobra, myślę, że tyle mu wystarczy, spokojnie. Zobaczmy jeszcze bagnet. No okej, okay. Spokojnie tyle wystarczy. Więc teraz mam nadzieję, że już można? Tak jest, można oddać. Pierwsze zlecenie wykonane. Bardzo banalne, a ja się z nim bardzo długo męczyłem, no ale trudno. Wymień olej i filtr oleju. Trzeba wymienić filtry. Wydaje dziwne dźwięki. Przejrzyj i wymień filtry w aucie. Zrobimy jeszcze raz piccolo, ponieważ tutaj wiem, co będzie trzeba zrobić, jeśli chodzi o wymianę oleju i filtru, więc tutaj będzie easy, przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, jeszcze raz sobie otwórzmy. Filtr oleju i wymień olej, spuść stary oraz wlej nowy. Więc dokładnie, musimy go sobie podnieść na, wziąć na podnośnik, musimy go sobie podnieść do góry. I teraz robimy miskę olejową odkręcamy, korek spustu, więc trzeba koszt czyszczenia oleju minus 100, no dobra, trudno, musimy najpierw spuścić, ok, został spuszczony olej i teraz odkręcamy miskę olejową, chociaż czekajcie, mamy wymienić filtr oleju i wymień, czekajcie chwilę. Co? No dobra. Mogę powiedzieć, bym przerwał. Okej, więc mamy wymienić olej i wymień filtr oleju oraz ten, więc nie musimy tutaj nic. Miska olejowa, dobra. Dobra, czyli nic tam nie wkręciło, czyli musimy tylko jeszcze filtr oleju wymienić. Tu był ten typ, filtr oleju R4, dobra. Idziemy sobie zamówić filtr oleju R4. Czekajcie. Wyszukiwarka, filtr oleju R4, dobrze. Tak, za 25 dolarów, euro, dolarów. Dobrze, dobrze, dolarów. Więc easy peasy, dwójeczka. Filtr oleju 100%. Ok, możemy go teraz sobie opuścić na dół.
nalać nowy olej czyściutki i możemy go spokojnie wypuszczać, więc mam nadzieję, że teraz od teraz będzie naprawdę coraz lepiej. Zobaczmy sobie, czy na pewno nie ma, dokładnie, ma minie zero oleju, więc nalewamy olej. Dum 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 dum, żeby też nie było za dużo. Chyba samo mi się rwało, czyli nagrałem no nie tak dużo, dolejmy mu jeszcze, żeby miał na zapas w razie gdyby mu zaczęło ciec. Dobra, myślę, że tyle będzie easy. Zobaczmy jeszcze się pobagnę, dokładnie tuż pod maksimum, więc jest easy peasy, otwórz zlecenie, wszystko jest wykonane, zakończ zlecenie i mamy kolejne 149 euro, dolarów, sorry, co ja gadam. Mamy 21 minut, więc easy, jeszcze coś zrobimy. Dostępne od 3000. Ciężko sterować autem, zawieszenie tutaj będzie. Wymienić filtr. Okej, okay, no dobra, możemy przyjąć zlecenie. Filtr powietrza. Wiem, gdzie jest filtr oleju, również wiem, gdzie jest, więc jeśli będzie jeszcze jakiś jeden filtr, no to wtedy może się pojawiać problem, ale mam nadzieję, że nie. Zobaczmy sobie. Filtr oleju, filtr paliwa i filtr powietrza. Okej, okay, więc filtr wlot powietrza tu jest. Tu mamy chłodnicę, wentylator, obudowa filtra powietrza. Dobra, czyli najpierw musimy wziąć tutaj sobie klipsy, dobra. Co tu jeszcze trzeba? To tu? Aha, tu jeszcze z tej strony są klipsy, dobra. Teraz można filtr powietrza ściągnąć. Filtr powietrza wyciągamy. To był filtr powietrza. Czekajcie, o. Filtr, po prostu filtr powietrza, dobra. Komputer. Filtr powietrza. Zastosuj. Więc tutaj sobie filtr powietrza już zrobimy. Filtr powietrza 100%. Pokrywa. Klipsy. Z drugiej strony jeszcze klipsy. Ok, mamy. Teraz został nam jeszcze filtr oleju i filtr paliwa. Filtr oleju to będzie to, co mieliśmy. Czekajcie, ja sobie zobaczę, jak wygląda filtr paliwa. Obudowa filtra powietrza, pokrywa filtra powietrza. Filtr oleju, filtr paliwa. Nie wiem, gdzie on się znajduje dokładnie, bo nie mieliśmy go jeszcze. Przejdziemy sobie tym razem na prawy podnośnik. Podnieśmy go sobie do góry. No. Wymienimy filtr oleju. Bo to możemy sobie easy zrobić. Dobra, filtr oleju. Blok silnika, skrzynia biegów, mniejsza. Okej, okay. Tutaj mieliśmy, czekajcie, jeszcze szybko zobaczę, jaki ten filtr, czy to nie było różnicy. O, filtr oleju R4, dobra, czyli ten tu wcześniej. R4 dokładnie. Więc idziemy i go montujemy od razu. Dobra, dwójeczka. Filtr oleju. 100% czyściutki. I teraz musimy znaleźć filtr paliwa. Filtr paliwa, alternator, skrzynia biegów. Czekajcie, ja go sobie opuszczę, dam go sobie na środek. Aha, dobra. Nie możemy stać pod, oczywiście, podnośnikiem, żeby nas nie przygniotło. Dobra. Dajmy go na środek. I teraz filtr oleju. Filtr oleju. Rozrusznik. Blok silnika. Przepustnica. Korektor. Serwohamulcowy. Moduł ABS. Pompa ABS. Katalizator. Okej. Tu jest tłumik środkowy. Może to by było gdzieś z tyłu.
Nie, no dobra. Bez przesady. Dobra. Winterze. Przynieśmy go jeszcze na chwilę na podnośnik. Ja coś chcę zobaczyć od spodu. Z tyłu. Czy to przypadkiem gdzieś z tyłu nie będzie ten filtr paliwa. Układ wydechowy. Zawieszenie. Wiecie co? Ja mam pewien pomysł, jak możemy wspólnie poprowadzić bardzo dobrze tą serię. Stąd będzie zaraz moja prośba i oczywiście zakończenie tego filmiku. Filtr oleju. Ja nigdzie wcześniej filtru oleju w tej grze nie spotkałem. Tu jest to... O, jest, mamy. Dobra, mam filtr oleju. Bardzo, bardzo mocno się rzucał w oczy, więc easy go znalazłem, więc jednak tutaj waszej pomocy nie będę potrzebował, ale wam zaraz wytłumaczę, na czym chciałbym, żeby filtr paliwa, co ja gadam, że oleju, na czym będę chciał, żeby wasza pomoc polegała, więc easy, tylko weźmiemy sobie tryb montażu i filtr paliwa 100%, ok, i możemy go oddać. Wszystko zostało wykonane, więc tak by to wyglądało. Więc ja się z wami będę żegnał, ale najpierw zanim się z wami pożegnam, to właśnie powiem wam to, co chciałem powiedzieć. Więc sprawa wygląda tak, że będę miał dla was taką prośbę, ponieważ jak przed chwilą mogliście zauważyć, nawet sobie teraz przyjmę jakieś zlecenie już na kolejny odcinek, zmień olej i filtr oleju, więc to jest bardzo łatwe, więc to sobie przyjmiemy. I zaraz wam pokażę, co ja mogę zrobić, jak gdyby. I po prostu sobie będziemy na tej podstawie pracowali i tak będziemy wspólnie rozmontowywali tą grę. Więc dobra, tutaj jakoś wyjście. Centrum, tor testowy, twój garaż. Bo tu był też gdzieś parking. Czekajcie. No muszę tu sobie teraz zmienić, ale dobra. W każdym razie, możemy przesunąć... Aha, parkingu jeszcze nie mamy. Cholera, dopiero będziemy mogli go mieć, czyli prawdopodobnie będziemy musieli sobie go dopiero kupić. Ale jeśli będziemy mieli już parking, to po prostu ja auta, których nie będę rozumiał, nie będę wiedział, jak mam je naprawić, nie będę wiedział, gdzie co się znajduje, będę odstawiał na parking i będę czekał na wasze propozycje, na wasze komentarze, gdzie będziecie mi tłumaczyli, gdzie co się znajduje. Ja wtedy sobie z tego parkingu będę auto wyciągał na środeczek, że tak powiem, i będę je naprawiał. Więc co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się pierwszy odcinek podobał. Naprawdę na początku kompletnie ogarnę z tą cewką zaporu. Była ona na samym początku, a jej po prostu nie zauważyłem. No ale trudno, no bywa. Mam nadzieję, że jak gdyby mi to wybaczycie. Tak jak i na początku Cytrus, tak i ja musiałem po prostu na początku mieć fejla. Więc to by było na tyle. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Jeśli wam się odcinek oczywiście podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać w komentarzu. No i co, trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Na razie, no i pa. I oczywiście jeszcze gratulacje dla tego, kto zdobył dzisiejszy kod, o ile oczywiście w tym odcinku się pojawił. Więc trzymajcie się, na razie, no i pa.